Witamy serdecznie przy drucianym morze, w którym niespodziewanie pojawiło się drewniane okienko. Z bardzo pięknymi falbankami, czyli firaneczki po prostu zrobione pod kolor. Tak, gramy się strasznie tego typu sytuacjami. W dodatku osoba, która stworzyła prawdopodobnie to okienko lub coś z osobą, która tworzył okienko, zrobiła specjalnie dziurę w drucianym płocie, by się dostać z drugiej strony, by głowa pojawiła się w okienku od poprawnej strony. Tak, natomiast ja optymistycznie patrzę na tego typu sytuacje. Jaram się wiesz. Ja natomiast uważam, że okienko mnie lekko zaskoczyło. Ale... Wandalizm? Proszę? Wandalizm? Nie. Bardzo, bardzo przyjemnie. Jednak zmieniłem zdanie, bo na początku myślałem, że jest to niefajne. Ale jednak to jest bardzo przyjemne. Natomiast z lewej strony, za chwilę może zobaczymy to, jak będzie rzut kamery, jest specjalnie do tego zrobiona dziura. I tutaj już mogą się niektórzy zastanawiać nad faktem tej dziury. Nie wiemy, czy dziura została specjalnie zrobiona, natomiast jesteśmy przekonani, że osoba, która wydziubała to okienko w drucianym murze, ona musiała jakoś przeleźć na drugą stronę. Dokładnie. A teraz możemy zobaczyć tą dziurę. No, powiedzcie sami, co o tym sądzicie. Czy to może być powiązane z okienkiem naszym? Tak, a więc zobaczcie na dziurę. Pozdrawiamy Was serdecznie z Ostrołęki Berlin. Pozdrawiamy. Oh yeah.